zmieściłem się. Jest. What? Czemu jak skręcam, to się samochód podnosi albo opuszcza? Tak, koła są ustawione, ale chyba aż tak nie powinien pracować do góry, góra-dół, no nie? Nie aż tak bardzo. Jak myślicie? No, jest to samochód z dużym prześwitem, ale kurde, coś tu nie tak jest chyba. Okej, ogromna ta Toyota jest. Bardzo wysoko zawieszona. Ja myślę, że to będzie bardzo dobry samochód na te takie przełajowe wyścigi offroadowe czy coś. Samochód można było zdobyć chyba w poprzednim poprzedniej playliście, nie? Nie? Tutaj, o, tutaj była do zdobycia. To jest nowy samochód w grze tak w ogóle. Ja go jeszcze nie testowałem, więc... No i to, a może mieć hydrauliczne zawieszenie właśnie. Coś tak wygląda, nie? Kurde, dziwnie to działa. Nie powinno być chyba aż tak. Nie, jakby... Ale przód mi się mega podoba. Widać, że to jest takie typowo auto offroad. To nie jest jakiś tam, wiesz, taki elegancki SUV typu, nie wiem, Lamborghini Urus albo jakieś tam Audi QRS, jakieś tam inne. Tylko to widać, że to jest taki topowy, typowy offroadowiec, nie? Na trudny teren. Tak? To nie jest taki SUVik, że SUVik. Powinny być podzielone te SUVy na takie SUVy bardziej chyba szosowe i takie SUVy typowo właśnie pod offroad, no nie? Tutaj widać, że to jest offroadowe. No i co, samochód jest w standardzie w klasie C. Jak wiemy, to jest niestety za mało na nasze standardy. Nam się to nie podoba. Chodźmy sobie do salonu i spróbujmy coś z nim zrobić. To auto da się kontrolować w powietrzu, wiesz, nos w dół, nos w górę. Co? Nos w dół, nos w górę. A, o to ci chodzi. Może być ciężko mimo wszystko. Dobra, wiecie co, ten kolor biały jest nudny. Ale czekaj, obejrzyjmy najpierw tę furę. No czemu mi wychodzisz z tego salonu? Jezu, poka mi to. Ej, to jest naprawdę wysoka fura, zobacz. Mamy taki poważny kawał metalu chroniący miskę olejową. Mega ten przód wygląda, naprawdę bardzo mi się podoba, nie wiem jak wam. Mamy... Patrzcie jak umiejscowiony jest silnik, ciekawie. Nie jest tak po środku, jest jakby wzdłużnie? To jest silnik. Jest chyba wzdłużnie ustawiony. Ale ciekawe. No nie, zobaczcie, że nie jest na środku. Dziwnie to wygląda, tak niesymetrycznie. Ale pewnie waga jest rozłożona dobrze. Co to w ogóle za silnik jest? Ja nie wiem, co za silnik, tak na pierwszy rzut oka. Patrz, ogromny, fajny samochód tak w ogóle, nie? Ale chyba na takie, tak żeby rodzinny, żeby gdzieś tam jeździć sobie na wakacje. Chyba zbyt offroadowy, tak mi się wydaje. Chyba, że pojedziesz na offroadowe wakacje, to wtedy tak. Powinienem już móc odblokować sobie miniacza, no. Dobra, robimy tuning. A, zobaczmy silniki, jakie mam do dyspozycji. Czekajcie, muzykę wyłączę. Standardowy to chyba jakiś diesel jest, nie wiem. A to brzmi jak od Lambo, nie? Diesel, nadbałtyk idealny. Diesel tutaj pasuje. Albo to. No i to jeszcze pasuje, no nie? A standardowy silnik da się jakoś ulepszyć czymś? O, mamy to. Okej, i... wydech. Ja zawsze patrzę sobie te standardowe silniki, bo one przeważnie mają najciekawszy dźwięk. Nie, bo te słapy, one brzmią fajnie, ale w każdym samochodzie możemy zrobić, wiesz, tak samo. I chyba diesla weźmiemy. V10, to od LFA jest silnik, tak? A, dobra. Bo tak brzmiło też jak od Lambo czy coś. Nie no, ten chyba będzie za słaby, co? Tutaj mamy chociaż 400 koni już, niby. Może da się go zrobić w jakiejś tam klasie, nie wiem, w klasie A na przykład, żeby był dobry w klasie A. Już tak odważniej gada. 600 koni, słuchajcie. Dobra, 600 koni, macie rację, 600 koni to za mało. To za mało, musimy coś tu władować. Musimy tu władować coś mocniejszego. Macie rację. Nie no, 600 koni to nie, taka, no, taka buda wielka. Musi mieć 1000 lekko musi mieć. Czy nie? Pyk, pyk, pyk.
mamy gotowe. No i oczywiście hamulce. I on nawet będzie sobie w tej klasie, w klasie A. Znaczy, możemy go zostawić z taką wielką mocą w tej klasie. I myślę, że będzie nawet całkiem niezły przy tym. Dajmy tu jakąś skrzynkę. Okej, okay, tu chyba więcej nie musimy przy nim grzebać. O, właśnie, bo w tych samochodach często są jakieś fajne dodatki. Możemy zwiększyć wagę samochodu dzięki temu. Tego spoilera na pewno nie zainstaluję. Come on, no, takiego auta, daj spokój. Tymi dodatkami możemy trochę zwiększyć wagę auta. I snorkel. Okej, okay, no ale nie, zdecydowanie nie. Możemy dać opony offroadowe, które zwiększają nam jeszcze bardziej możliwości offroadowe tego samochodu. Ale wiecie co? Ja chyba zostanę przy standardowych. One są trochę gorsze, ale no dobra, są dość sporo gorsze od tych offroadowych typowo. Dajmy szerszego kapcia. Ła, tutaj przodu na razie dajmy zwykłe i spróbujmy go odciążyć może. Nie, mamy klasę S1. Ajajajajaj. Myślę, że on byłby fajny w klasie S... w klasie A. W klasie A on będzie, myślę, że spoko. W WTS-ie mam ustawienie ultra, zawsze mam na maksa w WTS-ie. I właśnie, no nie, no musimy zmienić ten kolor, no nie będzie zbierał brudu, kurde, daj spoko. Dobra, poszukamy jakiegoś malowania do niego. Oczywiście Jurajski Park. Jurajski, dobrze mówię, Jurajski, no. Dawaj w jakimś macie, o. Dobra, zapisujemy to. A myślę, że będzie w porządku. Ładnie to wygląda. Przydałoby się jakieś zabezpieczenie, jakaś folia ochronna na taki lakier w samochodzie offroadowym, nie? Dobra, zobaczmy. O, i tutaj możemy sobie biegi wyregulować. No tych biegów mamy 5 tylko, także tu nie ma szału, nie ma szału. A resztę chyba zostawiamy tak jak jest, nie? Pewnie, nawet dyfra nie instalowałem jakiegoś niestandardowego. Powinien być samochód dobry w klasie A. Ale go wyrwało. Tak, Park Jurajski, no. Jurajski, nie potrafiłem wymówić tej nazwy, nie wiem czemu. Niby prosta, jednak trudne. O, tu tabliczka była. Ty, ciśnie to. Żebym dopakował tu mocy, ale mam standardowe opony, więc nie ma żartów. No, trzeba uważać trochę na ten samochód. Forerunner, ale piękny, bardzo piękny przód jest w tym samochodzie. Tutaj mam tabliczkę, fast travel. Jeszcze mi 9 zostało. Dobra, no to musimy pojechać sobie jakiś fajny wyścig. I tu mam, myślę, że idealny do tego. Lubię sobie testować samochody właśnie w tym miejscu. Tu się osiąga duże prędkości. Pyk. O, to możemy sobie pojechać. Tu się osiąga dużo, ale może weźmy sobie... osiąga się tu dużej prędkości, no i tu się sprawdzają dobrze samochody, które generalnie są całkiem niezłe, nie? Dobra, jedziemy i ja biorę sobie tego gnoja. A wy jak tam chcecie. Nie mam mapy skarbów. Właśnie nie mam mapy skarbów. Nie chciałem sobie w tej części Fordzy psuć i nie kupiłem. Ale ślisko na tym śniegu, o kurde. Nie mam tutaj... Tu chyba nawet tego samochodu nie ma, wiecie, opon z kolcami śniegowych. To jest ciekawe, nie, że nie ma do wyboru. Są tylko te takie offroadowe, forzowe. Albo te, które są w standardzie w tym samochodzie. Które wydajność na offroadzie mają dość wysoką. Chyba tam 7 i 8, nie? Pokazywało w statystykach. Nie wiem, jak to ma się do rzeczywistości, no ale chyba te forzowe opony takie offroadowe są lepsze. Zaraz zobaczymy, jak się będą te spisywać. Będziemy jechać ostro z góry. Gotowi? To będzie szybki zjazd. Ktoś... Ej, 918 wziąłeś? Kurde. Czy mam Fordzę Premium, czy mam zwykłą? Mam Fordzę Premium. 797. Można by było coś tutaj jeszcze wsadzić, ale pewnie niewiele by to zmieniło, no nie? Dobra, jedziemy. Widzę, że druga taka sama Toyota jest. To, ej, czemu wzięliście Nobla i Porsche? Dobra, nieważne zresztą, ja i tak chcę przetestować ten samochód jako tako. Kurde, tu ślisko na śniegu, niestety. Rzuca go! Zmieściłem się! Yes! Właśnie o ten zakręt mi chodziło, taki do testu samochodu, nie? Jak szybko, ale dotknąłem flagi, jest dobrze. Jest dobrze.
Chyba dotknąłem? Jednak nie. Oglądałem twoją serię z Driver San Francisco po kilka razy. Ja kiedyś też tak miałem, że oglądałem jakieś stare kreskówki po kilkadziesiąt razy. Toy Story oglądałem milion razy chyba. No i znowu mam tego buga z przewijaniem. Zobaczcie, nic nie mogę zrobić teraz. O, teraz dopiero mi się pojawiły opcje. Klip mi się nagrał, nie wiem czemu, musiałem coś nacisnąć przypadkowo. Gaz. No, trochę go wywala tutaj, ale ciśnie ładnie. Ja myślę, że warto mu zostawić tą moc tutaj i mieć jeden taki samochód w klasie A, który będzie rozdupczał, nie? Jeśli chodzi o przyspieszenie. Może kiedyś się przyda. Bo jeśli chodzi o, zobaczcie tutaj, wchodzenie w zakręty, no tutaj akurat wszedłem bokiem, więc wiadomo, że mnie wywaliło, ale takie skręcanie tym autem, no ciężko. Przynajmniej przy tym tuningu, nie? Bo ja taki hardkorowy zrobiłem. A nie wiem, czy sobie nie zostawię czegoś takiego, bo na offroadach to nie ma aż takiego dużego znaczenia, czy samochód się bardzo dobrze prowadzi, nie? Tutaj duże znaczenie ma prześwit i moc, prawda? Jak się prowadzi dobrze przy okazji, to jest dodatkowy atut. Ale nie jest to kluczowe do wygrywania tych wyścigów. Prześwit i moc jest ważny. Chociaż prześwit czasami też nie do końca, nie? No bo są te takie rajdówki, które też bywają dobre na wyścigach offroadowych. Icho, ale wleciał. Ej, kozacka jest ta Toyota. Mega mi się podoba. Te opony w standardzie są dużo gorsze niż Fordzowe. No, tak mnie widziałeś, że tam wywalało z tych zakrętów, nie? Wywalało. Także ledwo dojechałem. Za dużo tej mocy, myślę, że inny swap zrobić. Samochód zdecydowanie w klasie A. I wtedy będzie ładnie śmigał. Ej, chlebciu, gdzie twój samochód jest na podium? Nie było twojej fury na podium, co jest? Ale ta gra jest zbugowana, człowiek. Dobra, Forerunner, super auto. Ale tuning zrobiłem przesadzony. Za dużo powera, ja sobie ją zrobię, tą Toyotkę. Tak, żeby była fantastyczna, także jak kiedyś ją tam gdzieś u mnie zobaczycie na wyścigach, bo mi się podoba samochód przede wszystkim, jak kiedyś go sobie u mnie zobaczycie na wyścigach, to już na pewno będzie porobiony. Zresztą malowanie jest nawet ciekawie zrobione, takie minimalistyczne, offroadowe bym powiedział, nie? Coś takiego. Za dużo mocy, no. Za dużo mocy i się nie prowadzi. Tutaj jakiś może mniejszy silnik, albo nawet tego diesla wsadzić czy coś. Myślę, że kozacko da się zrobić tą furę w klasie A, zdecydowanie.